Cześć, ja jestem Brodaty, a to jest kolejny klip, kolejna gra indie, amatorska produkcja. Tak się naprawdę wciągnąłem w te amatorskie produkcje, że postanowiłem poświęcić im całą playlistę na stronie głównej. Możecie wejść po prostu na stronę główną kanału, kliknąć tam konkretną playlistę i zobaczyć chyba wszystkie klipy o grach indie, jakie wrzuciłem na ten kanał, również nieco starsze produkcje, starsze materiały. Dobra, to jest gra Of Guards and Thieves, czyli o strażnikach i złodziejach. Na razie jest to jeszcze wersja demo, jednak gra jest dostępna już na Steam Greenlight i chyba nawet została zaakceptowana, czyli może niedługo się pojawi w finalnej wersji. Nie wiem, czy trzeba za nią coś zapłacić, czy będzie trzeba coś za nią zapłacić. To możecie oczywiście napisać w komentarzach, jeżeli ktoś coś wie więcej na temat tej gry. Ja oczywiście wszedłem do tej gry po prostu pograć sobie i tyle, przedstawić ją wam w takiej formie, w moich po prostu wrażeniach. Okej. Spróbujemy znaleźć sobie jakiś serwer i mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać wszystkie strony tego całego jakby konfliktu. Niestety system matchmakingu w tej grze no po prostu ssie strasznie, wręcz niesamowicie, bowiem powstaje masa gier, gdzie jest po prostu jeden gracz i nawet jeżeli klikniemy sobie w tą grę, to po prostu nas nie dołączy. Mamy dwie strony, mamy oczywiście strażników i tradycyjnie złodziei. Tutaj niestety złodzieje mocno, że tak powiem, gwałcą 0 do 6. Z tego co widzę, to jest chyba wynik ostatnich paru rund. Oczywiście rolą złodziei jest ukraść konkretne rzeczy, zaś strażników powstrzymać ich. Jak to wszystko działa? Otóż tu wszystko chodzi o światło. Zresztą zaraz zobaczycie, mam nadzieję, że mistrz gry, czyli host, zaraz rozpocznie rozgrywkę. Wszyscy są ok, więc teoretycznie mógłby już zacząć, jednak no nie podoba mi się ta proporcja, w tym sensie, że strażnicy tutaj dostają ostro w dupę, niby 0 do 6. No, facet mógłby już odpalać tą grę, to jest chyba włoska gra, jak się nie mylę, bo naprawdę Włochów tu jest od zarąbania. Wszyscy gadają po włosku, serwer italiano i tak dalej, prawie wszyscy to Włosi. No, facet mógłby już rozpoczynać grę, okej. Mam nadzieję, że następnym razem jak go poproszę, to przerzuci mnie do złodziei. Wszystko rozpoczyna się, rozbija się o światło, prawda? Jak sami widzicie, światło, światło. Złodzieje mają po prostu wykraść tutaj parę rzeczy, a my mamy ich powstrzymać. Złodzieje mogą przechodzić przez okna i tak dalej, my za to nie możemy. Za to mamy, jak się nie mylę, chyba lepszy pancerz oraz lepszą broń. A tam był złodziej, widzieliście? O, zasuwa, zasuwa. Nie jest na żółto pokazany, na niebiesko pokazany, więc to jest złodziej. Ale chyba ktoś go zabił. A nie, tam jest. Dostał. Chyba zginął. O, rzucił paczkę. Sekretne plany Nocza. Tak, to wszystko jest z dużą dawką humoru zrobione. O ty, draniu. Chodź tu. Dobra, leży. Zgasił światło. Musimy zapalać te światła, bo światło nam pomaga i to bardzo. Aj, ktoś tam do mnie ostro strzela. Oni mogą przechodzić przez okna, więc to jest dla nich ułatwienie. I oczywiście nie widać ich w krzakach. Może zapalimy światło. Naszym zadaniem jest zapalać to światło, tutaj wszystko przeglądać, co gdzie, jak. I po prostu nie pozwolić im ukraść te wszystkie rzeczy. Mamy na to chyba 5 minut. Przez 5 minut musimy utrzymać nasze skarby w domu. Zaś złodzieje po prostu mają donieść to do konkretnych miejsc. Ich są chyba 3 i map na razie są tylko 2, jak dobrze kojarzę. Mam wrażenie, że ktoś tu siedzi. Tu był złodziej, widzicie tam. Gasił światło skubany. No gień skubańcze. Dobra, padł. Palimy światło z powrotem. Oni też mogą strzelać, jednak zadają dużo mniejsze obrażenia. Na razie już chyba z 5 zabiłem, więc jestem całkiem chyba spoko koleś. Mi się wydaje przynajmniej. Napalimy światło, żeby było widać na wszelki wypadek. Dobra. Gra jest naprawdę, naprawdę niezwykle fajnie wykonana. Po prostu prosto i niezwykle przyjemnie. Liczy się teamplay. Mam nadzieję, że chyba zginął. Zaraz... A, jeszcze żyje. Dobra, zginął. Jest też friendly fire, to znaczy jeżeli włączymy friendly fire, no to oczywiście... Dobra, padł.
No, już chyba sporo ich zaraz zabiłem. Jak zginę, to zobaczę, ile ich tam ubiłem. W drzewach ich nie widać, więc w drzewach naprawdę potrafią się nieźle przykampić. I to jest gra bardzo, bardzo zespołowa. Czyli jeżeli złodzieje grają naprawdę na tym spiku, na przykład w jakimś teamie, no to ciężko jest ich rozwalić, bo no ich po prostu nie widać. Jeszcze minuta, mam nadzieję, że uda nam się wygrać, chociaż jak mówiłem, przegrywaliśmy strasznie. Dobra. Przegrywaliśmy strasznie według tego rankingu, który był pokazany przy wejściu na serwer, tam było 0 do 6. Ale chyba nie jest źle. Jeszcze nie wszystko ukradli. Nie wiem, czy oni muszą wszystko ukraść, czy tylko konkretne rzeczy, o konkretnej wartości punktowej, że tak powiem. Tego nie wiem. Więc może ktoś mi doradzi w komentarzach. Oczywiście to jest demo, to jeszcze jest wersja taka nierozbudowana, więc. Tam był koleś. Zniknął nagle. Jakiś dziwny gość. Więc mam nadzieję, że uda mi się przekabacić mistrza gry, żeby mnie wrzucił do złodziei. Napiszę mu, że nagrywam na YouTube, a to może mnie przerzuci łaskawie. Aha, tam był. Oczywiście strzelam na pałę w te krzaki. Mam nadzieję, że go ustrzelę. Chyba padł, bo tam jakaś plama krwi się wylała spod tego krzaka. Więc mam nadzieję, że chyba jest okej. Okay. Osobiście lepiej gra mi się złodziejami, bo po prostu jest bardziej rozgrywka taka. Wiecie, z dreszczykiem emocji, prawda? Jak nie ma dreszczyka emocji, no to jest dupa. Coś tam chyba ukradli u góry. Nie wiem, co te dźwięki jeszcze znaczą, wiecie? I. Jakiś nieśmiertelny koleś. O właśnie, dostałem od kolesia. Ale już też go zabiłem. Na razie jeszcze nie zginąłem, co ciekawe. Więc wydaje mi się, że jestem dość na razie dobry. Dobra, wygraliśmy. I ja miałem 8 zabić, czyli teoretycznie w sumie dobrze. Nawet nie zginąłem ani razu. I napiszę kolesiowi, że. No, chyba mnie nie przerzuci. Chciałbym, kurde, pójść do złodziei. Ale chyba mnie nie przerzuci. Mam nadzieję, że jednak uda mi się go przekonać. Chyba nie bardzo. No dobra, trudno. Ja się oczywiście wstawiłem na miejscu czata, żebyście tam nie widzieli, co piszę na tym czacie. No niestety jestem dalej strażnikiem. I dalej mam pilnować. Więc udajemy się mniej więcej w stronę ich spawnów. Już pierwszego znalazłem. Nawet nie pierwszego, ale z kilku pierwszych. Chyba dostał. Tak mi się wydaje. A za nieśmiertelny koleś, no. Już 5 albo 6 razy oberwał i dalej żyje. Te korytarze są trochę za ciasne i wiecie, no po prostu czasami ciężko się operuje w tych komentarzach. Komentarzach, korytarzach. Oczywiście złodziej nam może wyskoczyć z krzaka jakiegoś i nas ubić w plecy. To nie ma żadnego problemu w czymś takim. No facet, ty zostaw to światło, jak już. Nie wiem, czasami niektórzy gracze grają przeciwko drużynie i gaszą zapalone światła, bo nie wiedzą, o co chodzi. Jeszcze chyba w tej grze za bardzo. Podejrzewam, że gdzieś tutaj mogą siedzieć. Światła są pogaszone. Tam ktoś do czegoś strzela, nie wiadomo do czego. Tam jest jakiś złodziej, chyba w tym pomieszczeniu.
Nie, no nikogo tu nie ma. Może w następnej rundzie uda mi się dołączyć do tego, do złodziei. Jeszcze pogrzebiemy, pozapalamy światła. Widać, że chyba mają dość ogarniętą teraz drużynę tych złodziei, bo wiedzą, co mają robić. Dobra, dostał. Ja też trochę dostałem. Dość solidnie. Tu mają wyjście tu muszą oddać towar. Stary, ty nie strzelaj do mnie, bo jeżeli jest friendly fire włączony. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest spawn camping, bo oni tutaj mają swój resp, prawda? Ale chyba nie. Zresztą nie ma tu żadnych jakichś poważniejszych zasad w tej grze na razie. Pogasili wszędzie światła. Co mi się nie podoba. I ten dźwięk taki, nie wiem co on sugeruje, ten dźwięk. Takie piknięcie, czy to jest zabicie szpiega, złodzieja. Czy to jest skradzenie przedmiotu, wiecie? Jeszcze się za bardzo nie domyślam, co to może być. Tu chyba ktoś siedział. Nie. Ale widzicie, gaszą światła i mam wrażenie, że oni po prostu kradną coś i to jest ten dźwięk zabrania jakiegoś przedmiotu. O kurde, ale ich tam wylazło. Ja pierdziele. Dobra, zabiłem jednego. Zabiłem drugiego. Chyba nawet trzeciego. O kurde, jaki killstreak. Nie wiem, chyba z pięciu zabiłem tutaj w tym pomieszczeniu. W garażu. Wszyscy garażem akurat szli, ja sobie tak się ustawiłem, że pięknie wszystkich wybiłem. Dobra, pięknie. Warto czasami, o właśnie, po krzakach strzelać, bo ktoś dostał. Au, też dostałem. Aj, w końcu mnie zabił. Ale jak? 15 do 1, proszę państwa. To jest mistrzostwo świata. Jeszcze minuta, więc prawdopodobnie wygramy. Spróbuję napisać do tego opa, hosta gry, żeby jeszcze mnie wrzucił na chwilę do złodziei. Mam nadzieję, że skubaniec posłucha. Ja mu tam piszę, że YouTube, video, promotion, coś tam, a facet nie słucha. Ale dobra. A, złodziej. Chyba dostał parę razy. No idę go ubić, bo prawdopodobnie właśnie coś ukradł. Dobra, dostał. Tam jakiś chyba nasz padł. Tutaj gdzieś. A nie, to złodziej padł. Dobra. Jak złodziej padł, to dobrze. Jeszcze 20 sekund. Czasami mam wrażenie, wiecie, że stoi jakiś pomnik, może nie pomnik, tylko jakiś dzbanek. Mam wrażenie, że oj, że to jest złodziej, nie? Zaczynam w to ładować. Nie wiem, co te dźwięki znaczą, więc jak ktoś z was gra i mógłby doradzić, co te dźwięki znaczą, to bym się naprawdę nie pogniewał za taką poradę. Dobra, wygraliśmy. Jestem nawet chyba pierwszy, chociaż ten koleś tutaj też zabił 16 na 1. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się przekabacić kolesia, żeby mnie wrzucił. O, dziękuję. No i z powrotem mnie przerzucił do złodziei. No co za koleś. No i to chyba byłoby na tyle z pokazywania tej gry, bo facet absolutnie nie chce mnie wrzucić do złodziei. Więc dobra, ja wyjdę sobie i może w innej grze dołączę do złodziei. No, tutaj jakieś errory. Więc raczej się nie uda. Ten matchmaking w tej grze niestety jest dość spieprzony i nie jest tak łatwo dołączyć do gry, jak się wydaje. Próbuję dołączyć tam, gdzie po prostu są już ludzie, żeby nie czekać. To jest chyba nawet ta sama gra. Ale chyba nie damy rady.
Nie, jednak nie damy rady dołączyć chyba w tym razem do złodziei, więc może w innym odcinku, jeżeli mi się ta gra spodoba, wam pokażę, jak się gra złodziejami. To by było na tyle, bowiem no, gra jest bardzo prosta, prawda? Nieskomplikowana, nie trzeba tutaj nic robić. Niestety Włochów jest tak dużo i mają wszystko w dupie, za przeproszeniem. Czyli po prostu można do nich pisać cokolwiek, oni to mają w dupie, bo to są Włosi. I prawdopodobnie to jest włoska gra, jak się nie mylę. Nie mam nic przeciwko Włochom, prawda? Ale po prostu ich zachowanie w tej grze akurat jest dość chamskie czasami. Bo traktują tą grę jako swoją prywatną. No dobra, to by było na tyle. No i cóż, dzięki za obejrzenie.